Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Dzisiaj mam dla Was fajną rzecz, ponieważ nagrywam dla Was, jak działa aplikacja, która się nazywa MyFitnessPal. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie przynajmniej 50 łapek w górę, nagram również kolejne aplikacje fitnessowe, które mogą Wam pomóc w osiągnięciu Waszych celów. Z góry również przepraszam za to, jak wygląda moja twarz, ponieważ w sobotę miałem walkę, wygrałem całe szczęście i możecie już ją zobaczyć na moim YouTubie. Dzięki i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć troszkę na temat aplikacji, która się nazywa MyFitnessPal. Jest to aplikacja, która pomaga nam prowadzić swój dziennik dietetyczny. Zwłaszcza dla osób początkujących, które jeszcze nie wiedzą, jak prowadzić swoją dietę, a chcą już zacząć liczyć kalorie, swoje makroskładniki, taka aplikacja będzie czymś wspaniałym. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mogli to zrobić łatwo i cały czas będziemy wszystkie zapiski mieli przy sobie w telefonie. Przejdźmy do tego, jak ta aplikacja będzie funkcjonowała. Na początku musimy sobie ją ściągnąć oczywiście. W momencie, w którym to zrobimy, uruchamiamy ją. Wchodząc w tą aplikację musimy się albo zarejestrować, albo zalogować. Ponieważ ja już mam konto, daję zaloguj się. Najłatwiej jest zalogować się przez Facebooka, więc w tym momencie daję kontynuuj przez Facebooka. W tym momencie teraz każda aplikacja już chce dostępu do naszego Facebooka, natomiast jest to fajne ułatwienie ze względu na to, że nie musimy pamiętać tony haseł, loginów i innych rzeczy, więc moim zdaniem jest to fajne udogodnienie. Ok, jesteśmy już w aplikacji. Na początku mamy nasz profil. Tutaj już mamy wszystko uzupełnione akurat, więc teraz trzeba ustalić cel. Wchodzę sobie w moje cele i mam tak, waga początkowa. W tym momencie ważę jakieś 70,5 kg. Może troszkę mniej, ale ciężko jest mi powiedzieć, bo się nie ważyłem po walce. Chcę osiągnąć wagę 69, powiedzmy 68,5 kg, żeby mieć te pół kilo zapasy zawsze. Ok, utrata wagi, cel tygodniowy, pół kilograma na tydzień, tutaj możemy sobie zmieniać na 0,2 kg, kilo, natomiast zalecana jest utrata masy pół kilograma na tydzień. Dalej mamy poziom aktywności fizycznej. Raczej niski, umiarkowany, aktywny, bardzo aktywny. No ja jestem osobą bardzo aktywną ze względu na to, że trenuję nawet dwa razy dziennie. W momencie, w którym się przygotowuję do jakichś większych zawodów, to tak naprawdę tych treningów wychodzi na 4 godziny. Czasami troszkę dłużej, tak do 5, doliczając oczywiście cooldown i rozciąganie. Więc ta aktywność moim zdaniem jest wysoka. Dalej mamy cele żywieniowe, cele kaloryczne i żywieniowe. Możemy sobie tutaj wejść, tutaj już wyliczyło nam ilość kalorii, w tym wypadku jest 2480 kalorii, natomiast możemy sobie dobrać przedział makroskładników. W tym momencie mam ustawionych 50% węglowodanów, wychodzi mi 310 gramów, 20% białka, 124 gramy białek i 30% tłuszczów, czyli 83 gramy. Mogę sobie to pozmieniać. Powiedzmy, że chcę mieć troszkę mniej węglowodanów, więc daję sobie 45 gram. I do tego daję sobie 25 gram białka. Mamy łącznie 100%, zaktualizowało się, fajnie. Teraz mogę sobie wyjść z tego. Mamy odżywianie. Wchodząc w odżywianie widzimy, ile już zjedliśmy na śniadanie, obiad, kolację, przekąski. W dniu dzisiejszym jeszcze nic nie wprowadziłem, więc wracam sobie i daję dodaj. Na początku woda. Jeżeli chodzi o wodę, możemy sobie ustawić jednostki w mililitrach, a możemy ustawić jednostki, czy mamy tutaj szklanki i uncje. Stajmy przy mililitrach, będzie najprościej. Ja w tym dniu wypiłem już jakieś 2 litry wody, więc dodaję 1000 ml raz i drugi. Zapisuję sobie. Teraz dodaję produkt. Śniadanie. Jeżeli chodzi o śniadanie, jadłem orzechy włoskie, bum, 10 gram. Tutaj mamy jako jedną garść, wielkość porcji, fajnie, hop, liczba porcji 1, jest.
Dalej dodajemy sobie kolejne rzeczy, no bo nie tylko orzechy jadłem, prawda? Mleko wypasione 250 ml, dodaję, mam. Kolejny produkt. Szukam sobie teraz płatków owsianych. Szukaj. Mam. Okej. Mamy wielkość porcji 100 gram. Ja zjadłem pół takiej porcji, więc starczy, że znajdę sobie tutaj ten przedział. 1,5, 0, hop, mam. Gotowe. Pół porcji dodaję sobie. Dalej. Co ja tam jadłem dalej? Masło orzechowe. O, to jest najważniejsza rzecz. Dla mnie po prostu rewelacja. Bez masła orzechowego nie jestem w stanie wyjść z domu, jeżeli nie zjem go na śniadanie. Swoją drogą o maśle orzechowym za chwilę wam będę opowiadał w kolejnym odcinku, więc zapraszam już teraz na ten odcinek. Zjadłem sobie dokładnie 20 gramów tego masła. Żeby nie zjeść całego słoika, naprawdę trzeba mieć silną wolę. Okej, okay, mamy orzechy włoskie, mleko, płatki owsiane, masło orzechowe, super. Mamy już pełny posiłek. Wyliczyło mi, ile mam kalorii w tym posiłku. Teraz mogę zobaczyć, jeżeli chodzi o odżywianie, jak to wygląda procentowo. Ile procent kalorii zjadłem na śniadanie, ile procent zjadłem na obiad i inne posiłki. W związku z tym, że w tym momencie 100% kalorii, jakie wpisałem w to urządzenie, znajduje się w śniadaniu, więc 100% całego tutaj mojego zapotrzebowania kalorycznego znajduje się w śniadaniu. Więc nie jest źle. Aplikacja naprawdę umożliwia pracę w fajnym wymiarze tutaj technologicznym, że tak to określę, ze względu na to, że ma bardzo łatwy interfejs. Poruszanie się po niej jest naprawdę płynne. Można dodawać swoje posiłki, przepisy, produkty. Naprawdę można dużo kombinować tutaj. I to jest bardzo fajne, ze względu na to, że cały czas możemy pamiętać o wszystkim, co chcemy zjeść. W momencie, w którym jakiegoś produktu nie możemy znaleźć, możemy po prostu go wyszukać poprzez to, że mamy tutaj skaner. I weźmy sobie białko z Olimpa. Włączam skaner i ustawiam go. Wyszukało. Super. Wyszukało mi je. Teraz mogę sobie je dodać do swojego posiłku. Wielkość porcji 35 gramów, liczba porcji 1. Dodaj. Super. Mamy. Ok. Kolejną ważną rzeczą, którą ta aplikacja oferuje, jest możliwość dodawania ćwiczeń. I teraz możemy wybrać sobie ćwiczenia cardio lub ćwiczenia siłowe. Ćwiczenia cardio. Ja sobie wpiszę box. Zobaczymy, co znajdzie. Box na ringu ogólnie. Jest. 60 minut mniej więcej trenowałem. Wedle aplikacji spaliłem 846 kalorii. Całkiem fajnie, prawda? Na samej górze mamy nasz cel, czyli 2480 kalorii. Zjadłem w tym momencie 627 kalorii, natomiast spaliłem 846 kalorii poprzez ćwiczenia, więc zostało mi do zjedzenia 2700 kalorii jeszcze. Ta aplikacja w ten sposób działa, natomiast niekoniecznie musimy się tym sugerować, prawda? Jest to dla nas poglądowe. Ja nigdy nie biorę pod uwagę tego, że trenowałem i że spaliłem ileś tam kalorii, ponieważ już w tym, że ustaliłem sobie jakiś dzienny limit kaloryczny, w moim wypadku no właśnie te 2500 to jest takie minimum, które ja muszę zjadać. Szczerze powiedziawszy, jak nie mam jakiejś walki, to zjadam nawet do 3000, więc jeżeli bym jeszcze do tego odejmował tak naprawdę swoje treningi, gdzie na każdym z nich spalam do 1000 kalorii, codziennie bym mógł zjeść 5000 kalorii. No nie wyobrażam sobie tego, jakbym wyglądał po zjedzeniu 5000 kalorii, więc
akurat tą funkcję traktujcie z przymrużeniem oka. Co mamy tutaj jeszcze fajnego i ciekawego, jeżeli chodzi o tą aplikację? Możemy sobie ustawić przypomnienia. O konkretnej godzinie będzie nam aplikacja przypominała o tym, żebyśmy wprowadzili zjedzony posiłek do systemu. Na przykład śniadanie. Czas. W moim wypadku jest to godzina 5.45. Hop. No strasznie wcześnie wstaję, bo wcześnie rano trenuję. Nie polecam Wam. Ja się już przyzwyczaiłem. Chociaż i tak mam ciężko wstać. Obiad jem o godzinie 13.30. Jest. Ha. Możemy również sobie ustawić przypomnienie odnośnie tego, żeby ważyć się i wprowadzać naszą wagę do systemu. Zawsze tutaj jest ustawiona częstotliwość. Można się ważyć codziennie, raz na tydzień lub co miesiąc. Codziennie nie polecam. Naprawdę można zwariować, jeżeli się waży codziennie. Najlepsza opcja jest tygodniowo. Więc raz w tygodniu się ważymy. Ustawiam sobie częstotliwość tygodniową. Dalej mamy dzień tygodnia. Jeżeli chodzi o dzień tygodnia, najlepiej, żeby to była niedziela w moim wypadku. Hop. I godzina. Najlepiej po wstaniu się zawsze ważyć na co, ze względu na to, że wtedy waga jest najbardziej prawidłowa i najbliższa tej, jaką mamy w rzeczywistości. W momencie, w którym coś zjemy, napijemy się wody, ta waga zawsze pójdzie do góry i to jest normalne. Dlatego zawsze na ważenia przed walką jeżę na czczo. Że ważenie mam o godzinie 9, to tak do 10 nic nie jem. Bywa to uciążliwe, powiem szczerze. Ok, ważymy się o godzinie 7 rano. Bum, jest ustawione. Super, przypomnienie jest ustawione. Ok. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy dotyczące tej aplikacji, to jest chyba w tym momencie wszystko. Ona nam również przypomina o tym, żebyśmy się codziennie logowali. Dostajemy jakieś tam nagrody za to, takie wirtualne. Więc również może być to ciekawy sposób na to, żeby nas zmotywować. Generalnie uważam, że ta aplikacja na początku z naszej drogi z dietetyką, z funkcjonowaniem naszego własnego ciała będzie idealna. Korzystaliście z niej już? Jeżeli tak, to powiedzcie, co o niej myślicie. Ja uważam, że jest świetna i mi bardzo pomogła na początku. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek i czy macie jeszcze jakieś pytania. Jeżeli Wam ten odcinek się będzie podobał, to być może nakręcę o innych aplikacjach coś. Dzięki, cześć!